uczucie spokoju, błogości, oczarowanie, euforia. Czyli dzisiaj będzie odcinek o tym, jak rozmawiać o uczuciach i jak wprowadzać inteligencję emocjonalną do szkół. Cześć, nazywam się Katarzyna Skolimowska, witam Cię w kolejnym czytelniczym czwartku. Jestem właścicielką firmy edukacyjno-szkoleniowej Feed Edukacja, współautorką książek Wychowanie do osobistego rozwoju i autorką bloga Inspiracji dla szkoły. Jeśli chcesz dowiedzieć się, dlaczego nie jestem już nauczycielką języka polskiego, którą jestem z zawodu, możesz obejrzeć filmik na YouTubie, ten startowy. Dzisiaj przedstawię Ci książkę Maja i jej świat uczucia. Książka, która też jest przeznaczona, myślę, głównie dla edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Z racji tego, jaką ma fabułę. Natomiast jest to świetny start do tego, aby rozmawiać z dziećmi na ten temat, że warto nazywać uczucia. Tylko żeby je nazywać, trzeba posiadać taki zasób słownictwa i to jest ten problem. Ponieważ zauważyłam to, że czasami my dorośli mamy kłopot z tym, jak nazwać uczucie, emocje, z którą obecnie się zmagamy, którą przeżywamy, którą doświadczamy. Czasami jest tak, że my je segregujemy na te pozytywne i negatywne, chociaż właściwie nie powinno się dokonywać takich selekcji, bo wszystkie uczucia są po prostu uczuciami i one są jakby z poziomu zero. To, co my zrobimy z nimi później, to jest ważne i to możemy dopiero jakoś, może to dopiero później podlegać jakiejkolwiek ocenie. Natomiast wiadomo, o jaką intencję chodzi. Czasami mówimy o tym, że czujemy złość i to kategoryzujemy jako tą emocję negatywną, ale w momencie, kiedy my ją czujemy, gdy dzieje się niesprawiedliwość, jest to jak najbardziej pożądane uczucie. Polecam Wam tę książkę, ponieważ jest bardzo prosta. Ma piękną, prostą kreskę, którą ja kocham najbardziej, ale też bardzo taką lekką fabułę. To znaczy, nie ma tutaj jakichś, nie wiadomo, cudów fabularnych. Po prostu Maja idzie na spacer z rodzicami, czyli doświadczenie, które przeżywamy codziennie. I to jest chyba siła w tym największa, w tej lekturze. I nazywa podczas tego spaceru wszystkie uczucia, jakie jej towarzyszą. Dzięki temu my możemy to przełożyć na takie nasze codzienne życie i na życie naszych uczniów czy dzieci, aby właśnie w takim prostym doświadczeniu spróbować to na sobie, żeby opowiadać o tym, co czujemy, ponieważ kiedy my powiemy o tym, przyznamy się do tego, jesteśmy w stanie sobie z tą emocją poradzić. W innym wypadku my to tłamsimy, odkładamy i czasami są emocje, które zalegają w nas latami i później nie ma innej drogi, jak tylko pomoc terapeuty, chociaż nie uważam tego za coś złego, wręcz przeciwnie, uważam, że każdy powinien chyba w życiu kiedyś spotkać się z taką osobą, która pomoże nam poukładać to, co jest w naszym wnętrzu. I to świadczy o tym, że jesteśmy naprawdę dojrzałymi osobami i stać nas na to, aby się z tym zmierzyć. W opisie do tego filmu zamieściłam link do świetnego scenariusza lekcji o inteligencji emocjonalnej, który można wykorzystać w szkole na lekcji wychowawczej, który jest przygotowany przez Marzenę Kłód, współautorkę książki, którą napisałyśmy razem, Wychowanie do osobistego rozwoju. Ta lekcja nie pojawiła się w książce, dlatego tym bardziej polecam Ci, abyś ją zobaczył. Znajduje się tam także fragment filmu animowanego, teraz sobie nie przypomnę tytułu, ale takiego bardzo głośnego w swoim czasie, świetnego do tego, aby rozmawiać w szkole czy ze swoimi dziećmi o emocjach. Są dostępne na YouTubie jego fragmenty, dlatego myślę, że super można je wkomponować w lekcje. Bardzo dziękuję Ci za to, że dzisiaj byłeś ze mną. Proszę Cię, abyś napisał swój komentarz do tego całego cyklu Czytelniczy Czwartek, czy też do tego odcinka, czy jest to dla Ciebie wartością, a może jakie uczucia towarzyszą Ci wtedy, kiedy słuchasz o książkach. Dziękuję, do zobaczenia za tydzień.